kto z Państwa czytał karierę Nikodema Dyzmy, ten wie, jak skorumpowana była II Rzeczpospolita. Budowano ją świadomie, znaczy trzecią budowano świadomie i celowo na wzór drugiej, żeby tak samo jak tam można było kraść. Świadomie i celowo. Przypominam, że Sejm Kontraktowy, proszę to sprawdzić, w bibliotekach są stare kodeksy karne, że Sejm Kontraktowy dokonał tylko jednej zmiany w kodeksie karnym. Usunął artykuły 134 i 135, czyli artykuły, które mówiły o wysokich karach za wielkie afery gospodarcze. Była to jedyna zmiana kodeksu karnego przy przejściu od PRL-u do III RP. Było to świadomie i celowo zbudowane państwo, żeby pewne grupy i jednostki mogły kraść. Precyzyjnie, świadomie i celowo. Widziałem kiedyś, oczywiście, główną rolę grają służby specjalne. Państwu tam się mówi, że to Solidarność wywalczyła. Nieprawda, proszę Państwa. Państwo się dziwicie, że teraz się okazuje, że co i razy ten był agentem, ten był agentem, ten był agentem, ten był agentem. Proszę Państwa, cały okrągły stół, przedstawiciele Solidarności tak zwani, to byli agenci generała Kiszczaka. Jak generał Kiszczak miał komuś przekazać władzę, to musiał przekazać ludziom, do których miał zaufanie. A do kogo może mieć zaufanie minister spraw wewnętrznych państwa komunistycznego, jak nie do swoich własnych agentów? Praktycznie wszyscy to byli agenci i państwo zrozumieją. Poza grupką Kuronia, Michnika i tak dalej, którzy byli z kolei, że tak powiem, agenturą Wielkiego Wschodu Francji, takiej lewicowej organizacji, która buduje Unię Europejską, prawda, żeby można było kraść w całej Europie. I jej wybitnym przedstawicielem, ma bardzo wysokiego szczebla, Wielkiego Wschodu, był świętej pamięci profesor Bronisław Geremek. Dlatego właśnie prezydent Francji pierwszy przyleciał z kondolencjami, ponieważ był on wybitnym przedstawicielem Wielkiego Wschodu Francji. Nie Wielkiego Wschodu Polski, tylko Wielkiego Wschodu Francji. To jest taka pseudomasoneria, która trzęsie całą Francją praktycznie. Jak pan Sarkozy był ministrem jeszcze spraw wewnętrznych, to oświadczył: Wielki Wschód w moim gabinecie jest u siebie. No i to jest ta organizacja. Otóż nie będę się rozwodził na ten temat, ale proszę Państwa, to jest bardzo charakterystyczne. I cała trzecia RP jest od początku do końca budowana tak, że można było kraść. Wiecie Państwo, jaka jest główna różnica między PRL-em a trzecią RP? Taka podstawowa. Nikt tego nie wie, właściwie nic się nie zmieniło. Partii jest trochę więcej, prawda, ale polityka jest taka sama. Państwo widzą, jak jest różnica między rządami SLD, PO czy PiS-u? Coś się zmieniło? Może coś, jakiś podatek o 0,5% w górę poszedł, a drugi dla równowagi o 0,5% w dół? Nie widać żadnej różnicy szczególnej. Równie dobrze mogłaby rządzić dalej jedna partia. A nawet może i lepiej. Oto, proszę Państwa, różnica jest podstawowa. Służby specjalne nie są w tej chwili przez nikogo kontrolowane. W PRL-u bezpieka była kontrolowana przez partię, potem przez juntę pana generała Jaruzelskiego. Natomiast w tej chwili nikt nie kontroluje służb specjalnych. Istnieje oczywiście Komisja Senatu i Komisja Sejmu do spraw służb specjalnych, ale żeby zostać członkiem tej komisji, trzeba dostać certyfikat. Od kogo? Od służb specjalnych oczywiście. W związku z czym ta kontrola jest całkowicie i totalnie iluzoryczna. W efekcie w tygodniku Nie pana Urbana czytam wywiad z wyższym oficerem służb specjalnych. Pan Urban ma dobre stosunki z tymi ludźmi. Wyższym oficerem służb specjalnych, który mówi tak. Tak, macie rację. Za każdą większą aferą stoją służby specjalne. Ale nigdy tego nie wykryjecie. Bo gdyby to groziło, służby specjalne uciekną się do kłamstw, pomówień, szantażów, a w ostateczności do fizycznej likwidacji. To wszystko. Żyjemy w takim państwie i chodzi o to, żebyśmy zaczęli żyć wreszcie w państwie normalnym. W państwie, w którym służby służą, a nie rządzą nami. Gdyby chciały rządzić, proszę bardzo. Gdyby pan generał Tukaczewski powiedział lat temu 3 czy 4, tak, obejmuję dyktaturę, ja ponoszę odpowiedzialność za Polskę, proszę bardzo, ja go poprę. Ale niech weźmie odpowiedzialność na siebie. A nie rządzi, przekupując ludzi, prawda, szantażując ludzi, zastraszając ludzi i tak dalej.